Zdaniem Krystyny Suszyńskiej, kandydatki na prezydenta miasta z ramienia Stowarzyszenia Wolny Radom, obecne władze źle wydają pieniądze podatników. Krystyna Suszyńska przedstawiła swój program wyborczy. Kandydatka jest zwolenniczką małych kroków, czyli inwestycji, na które stać Radom. Nie jest także za tym, aby zawsze wybierać najtańsze rozwiązania, bo to często wiąże się z koniecznością późniejszych, drogich poprawek. Krystyna Suszyńska chciałaby, aby Radom miał budżet zadaniowy. To budżet konkretny i przejrzysty. Widać w nim, na co wydano każdą złotówkę, mówi Krystyna Suszyńska. Chciałabym przekonać przyszłą Radę do wprowadzenia budżetu zadaniowego. To trzeba przygotować. I wtedy budżet miasta miałby wreszcie logiczną strukturę. I wtedy byśmy wiedzieli, na co nas stać, na co możemy wydać pieniądze. Gdzie są ukryte oszczędności, a gdzie są marnowane pieniądze. Krystyna Suszyńska chciałaby także ściśle współpracować z radomskim biznesem. Uważa także, że należy kształcić kadrę specjalistów, czyli ludzi, którzy bez problemu w przyszłości znajdą pracę. Kandydatka jest także za likwidacją Straży Miejskiej. Prywatyzacja radomskiego lotniska to pierwszy z priorytetów wyborczych KNP. Kandydaci tej partii deklarują, że jeśli dojdą do władzy, lotnisko zostanie sprzedane temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Po raz kolejny i zarazem w kolejnym punkcie programu wyborczego mowa jest o likwidacji Straży Miejskiej. Teraz kandydaci KNP mówią też o potrzebie zrównoważenia miejskiego budżetu, czyli zatrzymaniu wzrostu zadłużenia miasta. Chcą to osiągnąć, uchwalając budżet miasta w kolejnych latach bez deficytu. KNP deklaruje też walkę z bezrobociem przez obniżenie podatków. Należy obniżyć lokalne podatki, mam tu na myśli głównie podatek od nieruchomości. Wtedy zgodnie z krzywą Laffera dochody do budżetu nie muszą zmaleć, ale co bardzo istotne, poprawi się los życia mieszkańców Radomia, dlatego że teraz przedsiębiorcy będą mogli więcej pieniędzy przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc pracy. Kandydaci KNP chcą także zmniejszenia zatrudnienia w administracji. Te oszczędności mają ich zdaniem zmniejszyć coroczny deficyt budżetowy, podobnie jak cięcia w wydatkach miejskich. Ostatnią deklaracją programową KNP jest likwidacja strefy płatnego parkowania.